Historia człowieka, który ma poczucie, że panuje nad własnym życiem, nad własnym losem, nad tym, co robi, że kreuje swoją rzeczywistość, swoje życie, jest człowiekiem sukcesu, jest dobrym królem. Można by to przełożyć tak, że no jest dobrym politykiem, który wokół siebie skupia ludzi, ludzie go kochają, uratował kiedyś to miasto, wie, jak zaradzić wielu sytuacjom. Domniemany zabójca Lajosa, podstępny łotr, co czyha na mój tron, ty tutaj przed mym domem niesłychany. To jest jednak taki thriller polityczny, jo? Że to nie jest sztuka psychologiczna, ale że to jest po prostu historia, która opowiada o jakichś zdarzeniach, które powodowały to, że na przykład następcą Edypa stał się jakiś dyktator, powiedzmy. Aby nieposłusznych temu, co powiedziałem, pognębili. Posuchą, głodem, bezpłodnością niewiast. I zastajemy go w ciągu jednego dnia w sytuacji, w której to jego przekonanie, jego życie rozpada się na kawałki. A to jest opowieść o współczesnym człowieku. Każdego z nas to może w każdej chwili spotkać, to znaczy te nieszczęścia się przydarzają ludziom, gdzie często mamy jednak poczucie, że jesteśmy szczęśliwi i wszystko jest doskonałe i wspaniałe, a nagle spotyka nas coś, czego się zupełnie nie spodziewamy i teraz albo padamy na kolana, albo się godzimy z pewnymi rzeczami, albo walczymy dalej. Edyp jest taki, który pogodził się z losem, nie upadł na kolana i zyskał coś więcej, bo to jego oślepienie nie odebrało mu wzroku, ale dało mu jeszcze coś więcej, jeszcze większą świadomość. On wszedł na wyższy poziom świadomości. Sofokles 2500 lat temu napisał absolutnie genialną sztukę, genialny dramat, bo on w każdej rzeczywistości można było grać i nie ma barier czasowych, to się nigdy nie zestarzeje. To jest świetnie napisany kryminał.